Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 271. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu pierwszego. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego niewiędną, co uczyni pomyśl nie wypada. Nie tak z występnymi, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata, to też występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. W księdze Jeremiasza w rozdziałach 49 i 50 prorok ogłasza wyroki Boże przeciwko kolejnym narodom, takim jak Amon, Edom, Damaszek. Hedar, Elam oraz Babilon. Każdy z tych narodów spotka surowa kara za ich grzechy i wrogość wobec Izraela, a ich upadek będzie wynikiem Bożej sprawiedliwości. Szczególnie Babilon, symbol światowej potęgi, zostaje zapowiedziany jako miejsce ostatecznej zagłady, co niesie nadzieje na wyzwolenie dla ludu Bożego. O Ammonitach. Tak mówi Pan, czy nie ma Izrael synów, czy nie ma spadkobierców? Dlaczego więc Milkom dziedziczy po Gadzie, a jego naród mieszka w ich miastach? Dlatego nadejdą dni, wyrocznia Pana, kiedy sprawie, że w rabba Ammonitów słychać będzie okrzyk wojenny. Stanie się ono zwaliskiem gruzów, a jego osiedla pochłonie ogień. Wtedy Izrael przejmie dziedzictwo tych, co po nim odziedziczyli, mówi Pan. Lamentuj, Hezbonie, bo nadchodzi niszczyciel. Krzyczcie, osiedla rabba, przepaszcie się pokutnymi worami. Narzekajcie, biegajcie naokoło z nacięciami na ciele. Milkom bowiem musi iść na wygnanie wraz ze swymi kapłanami i przywódcami. Dlaczego się chlubisz dolinami, Twej urodzajnej doliny, curo buntownicza? Ufasz swoim zasobom, mówiąc: Kto może napaść na mnie? Oto sprowadzę na ciebie trwogę, wyrocznia Pana, Boga Zastępów, ze wszystkich stron. Rozproszycie się każdy w swoim kierunku. Nie będzie nikogo, kto by zebrał rozproszonych. Potem zmienię jednak los synów Ammona, wyrocznia Pana. O Edomie tak mówi Pan Zastępów. Czy nie ma już mądrości w temanie? Nie stało już rady wśród roztropnych? Mądrość ich zwietrzała? Uciekajcie, uchodźcie, ukryjcie się jak najgłębiej, mieszkańcy Dedanu. Sprowadzę bowiem na niego zagładę Ezawa, czas, w którym ich ukarzę. Jeżeli dokonujący winobrania przyjdą do ciebie, nie zostawią nic do zabrania. Jeśli złodzieje w nocy, narobią szkody do woli. Bo ja sam o Ezawa. Ujawnie to, co dla niego najskrytsze, także nie będzie mógł się ukryć. Zagładzie ulegną jego potomkowie, jego bracia i jego sąsiedzi i nie będzie już istniał. Zostaw swe sieroty ja utrzymam je przy życiu. Twoje wdowy niech we mnie pokładają nadzieję. Tak bowiem mówi Pan. Oto ci, co nie powinni pić kielicha, muszą go wypić. Tobie zaś ma to ujść bezkarnie. Nie ujdzie ci bezkarnie. Będziesz pił z całą pewnością. Przysięgam na siebie samego, wyrocznia Pana, że po strachem, pośmiewiskiem, pustkowiem i przekleństwem stanie się bosra. Wszystkie jej miasta pozostaną rumowiskiem na wieki. Wieść niezawodną usłyszałem od Pana, że zwiastuna wysłano między narody. Zgromadźcie się i wyruszcie na Niego, powstańcie do bitwy. Oto bowiem uczynię cię małym wśród narodów i wzgardzonym przez ludzi. Twoja bezczelność i hardość Twego serca wpychę wbiły ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych i trzymasz się szczytów pagórków. Gdybyś zbudował swe gniazdo wysoko jak orzeł, nawet stamtąd cię zrzucę, wyrocznia pana. Edom się stanie postrachem. Ktokolwiek będzie szedł tamtędy, popadnie w osłupienie i zagwizdze nad wszystkimi jego klęskami. Jak po zburzeniu Sodomy i Gomory oraz miast sąsiednich, mówi pan, nikt nie będzie tam mieszkał i żaden człowiek nie osiedli się na tym miejscu. Oto nadchodzi on, jak lew z gęstwiny nadjordańskiej, ku wiecznie zielonym pastwiskom. Tak, w mgnieniu oka zmuszę ich do ucieczki stamtąd a swego wybrańca ustanowię nad nimi kto jest bowiem jak ja albo kto mnie pozwie przed sąd który pasterz ostoi się wobec mnie dlatego posłuchajcie zamiarów Pana jakie powziął co do Edomu i planów które postanowił co do mieszkańców Temanu z całą pewnością zostaną wywleczone nawet najmniejsze owce z całą pewnością ich pastwiska ogarnie zgroza na ich widok. Na wieść o ich upadku zadrży ziemia, krzyk o tym rozlegnie się nad Morzem Czerwonym. Oto jak orzeł wzlatuje i unosi się, rozpościera skrzydła nad bosra. W dniu tym serce wojowników Edomu będzie jak serce rodzącej kobiety. O Damaszku. Wstydem napełniły się Hamat i Arpad, bo usłyszały wieść niepomyślną. Są one wzburzone jak morze, pełne trwogi, nie mogą się opanować. Damaszek jest bezsilny, gotowy do ucieczki. Opanował go popłoch. Lęk i bóle go ogarniają, niby rodzącą kobietę. Jak bardzo jest opuszczone sławne miasto, miasto pełne wesela. I tak jego młodzieńcy polegną na ulicach, i zginął tego dnia wszyscy jego wojownicy, wyrocznia Pana zastępów. Wzniece pożar na murach Damaszku, by pochłonął pałacę Ben-Hadada. O Kedar i królestwach Hasor, które pobił król babiloński Nabuchodonozor. Tak mówi Pan. Dalej maszerujcie na Kedar, zniszczcie synów wschodu. Zagrabią ich namioty i owce, skóry ich namiotów oraz wszystkie naczynia. Zabiorą im wielbłądy i zawołają nad nimi trwoga dokoła. Uciekajcie, rozproszcie się śpiesznie, ukryjcie się dobrze mieszkańcy hasor, wyrocznia Pana. I nie ma ani bram ani zaworów, bo powziął przeciw Wam postanowienie nabuchodonozor, król Babiloński i żywi przeciw Wam złe zamiary. Dalej, wyruszmy przeciw beztroskiemu narodowi, który mieszka bezpiecznie, wyrocznia pana nie posiada bram ani rygli, pędzi życie samotne. Ich wielbłądy pójdą na łup, a liczne ich stada staną się zdobyczą. Rozproszę na cztery wiatry tych, co podcinają włosy na skroniach. Ze wszystkich stron sprowadzę na nich nieszczęście, wyrocznia pana Hasor stanie się siedliskiem szakali. Pustkowiem na wieki. Nikt nie będzie tam mieszkał. Nie osiedli się tam żaden człowiek. Słowo pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza o Elamie na początku panowania Sedecjasza, króla judzkiego. Tak mówi pan zastępów. Oto złamie łuk Elamu, źródło jego potęgi. Sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba. I rozproszę ich na wszystkie te wiatry, tak, że nie będzie narodu, dokąd nie dotarliby rozproszeni elamici. Napełnię Elam trwogą przed jego nieprzyjaciółmi, przed tymi, co nastają na jego życie. Sprowadzę na nich nieszczęście, żar mojego gniewu, wyrocznia pana. Poślę za nimi miecz, aż ich wytracę. Ustawię zaś swój tron w Elamie i usunę stamtąd króla i książąt. Wyrocznia pana. W przyszłości jednak zmienię los Elamu. Wyrocznia pana. Słowo, które wypowiedział pan o Babilonie, o ziemi chaldejskiej za pośrednictwem proroka Jeremiasza. Rozgłaszajcie wśród narodów i obwieszczajcie. Wznieście znak i głoście. Bez osłonek mówcie: Babilon zdobyty. Bel pohańbiony. Merodak rozbity. Bóstwa ich są okryte hańbą, pokruszone zostały ich bałwany. Albowiem zbliża się przeciw niemu naród z północy, który zamieni jego kraj w pustynię. Nie będzie w nim nikt zamieszkiwał, od człowieka aż do zwierzęcia wszyscy uciekną i odejdą. W owych dniach i w owym czasie, wyrocznia Pana, przyjdą synowie Izraela wraz z synami Judy. Będą szli nieustannie z płaczem, szukając Pana swego Boga. Będą się pytać o syjon, zwrócą się na drogę ku Niemu. Chodźcie, połączmy się z Panem wiecznym przymierzem, który nie ulegnie zapomnieniu. Naród mój był trzodą zbłąkaną. Ich pasterze zaprowadzili ją na górskie manowce. Chodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swojej owczarni. Każdy, kto ich spotkał, pożerał ich. Nieprzyjaciele ich mówili: Nie popełniamy występku, bo zgrzeszyli przeciw panu, pastwisku sprawiedliwości, nadziei ich przodków, panu. Uciekajcie z Babilonu, uchodźcie z ziemi chaldejskiej, bądźcie jak barany na czele stada. Oto bowiem wzbudzę i sprowadzę przeciw Babilonowi gromadę wielkich narodów. Z ziemi północnej wystąpią zbrojnie przeciw niemu, stamtąd go zdobędą. Strzały ich są podobne do strzałów prawnego łucznika. Żadna z nich nie wraca bez skutku. Haldea zostanie wydana na grabież. Nasycą się wszyscy, co ją złupią. Wyrocznia Pana. Tak, radujcie się. Tak, cieszcie się, łupieżcy mojego dziedzictwa. Tak, skaczcie jak młócące jałowice i rżyjcie jak źrebaki. Bardzo jest schańbiona wasza matka i okryta wstydem wasza rodzicielka. Będzie ona ostatnią wśród narodów, pustynią, zeschłą ziemią i stepem. Z powodu gniewu Pana pozostanie niezamieszkana, stanie się prawdziwą pustynią. Każdy, kto będzie przechodził obok Babilonu, zadziwi się wielce i zagwizdze nad wszystkimi jego klęskami. Rozstawcie się przeciw Babilonowi dokoła wszyscy, którzy napinacie łuki. Strzelajcie do Niego, nie oszczędzajcie strzał, bo zgrzeszył przeciw Panu. Podnieście wrzawę przeciw niemu dokoła. Poddał się. Runęły jego wieże obronne. Przerwane zostały jego mury. Taka jest pomsta Pana. Pomścijcie się na Nim. Postąpcie z Nim tak, jak on postępował z innymi. Wytraćcie w Babilonie tych, co sieją, i tych, co chwytają za sierp w czas żniwa. W obliczu niszczycielskiego miecza każdy się zwróci ku swemu narodowi, każdy uciekać będzie do swego kraju. Zbłąkaną owcą był Izrael. Lwy polowały na nią. Pierwszy pożerał go król asyryjski, teraz zaś jako ostatni nabuchodonozor, król babiloński, połamał mu kości. Dlatego tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela: Oto ukarze króla Babilońskiego i jego kraj, tak jak ukarałem króla Asyryjskiego. Izraela zaś przyprowadzę znów do jego pastwisk i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, a w górach Efraima i w Gileadzie się nasyci. W owych dniach i w owym czasie, wyrocznia Pana, będą szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie. Grzechu Judy, ale go nie znajdą. Przebaczę bowiem tym, których zachowam przy życiu. Wyrusz przeciw ziemi Merataim i przeciw mieszkańcom Pekot. Zniszcz i wytęp wyrocznia Pana. Uczyń wszystko, jak ci rozkazałem. Wrzawa wojenna w kraju i wielka klęska. Jakże jest pobity i złamany młot całej ziemi? Jak stał się pustynią Babilon wśród narodów? Zastawili na Ciebie sidła i zostałeś w nie schwytany, Babilonie. Ty zaś nie zauważyłeś tego. Znaleziono Cię i pochwycono, bo wypowiedziałeś wojnę Panu. Pan otworzył swoją zbrojownię i wydobył narzędzia swego gniewu. Dzieła musi dokonać Pan, Bóg zastępów w kraju chaldejskim. Idźcie na Niego zewsząd, otwórzcie Jego spichlerze, zgromadźcie Go jak snopy. Wyniszczcie go tak, by z niego nic nie pozostało. Wybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź. Biada im, nadszedł bowiem ich dzień, czas ich kary. Uwaga! Uchodźcy i niedobitki z ziemi babilońskiej ogłaszają na Syjonie pomstę pana, boga naszego, pomstę za jego świątynię. Zwołajcie łuczników przeciw Babilonowi. Wy wszyscy, co napinacie łuki, Rozbijcie obóz dokoła Niego, by nie miał możności ucieczki. Odpłaćcie Mu stosownie do Jego postępków wszystko, co On uczynił, uczyńcie i Jemu. Albowiem był zuchwały wobec Pana, wobec świętego Izraela. Dlatego padną Jego młodzieńcy na Jego placach, a tego dnia zginął wszyscy Jego wojownicy, wyrocznia Pana. Oto się zwracam ku Tobie, zuchwalcze, wyrocznia Pana, Boga zastępów. Nadszedł bowiem Twój dzień, czas kary na Ciebie. Potknie się zuchwalec i upadnie, nie będzie miał go kto podnieść. Podłożę ogień pod jego miasta, także pochłonie całą jego okolicę. Tak mówi Pan zastępów. Synowie Izraela cierpią ucisk, a wraz z nimi synowie Judy. Wszyscy, co ich uprowadzili w niewolę, zatrzymują ich, nie pozwalając im odejść. Lecz ich wybawiciel jest pełen mocy. Jego imię, Pan Zastępów, skutecznie będzie bronił ich sprawy. By zapewnić spokój ziemi, wprowadzi zamieszanie wśród mieszkańców Babilonu. Miecz na Chaldejczyków, wyrocznia pana, na mieszkańców Babilonu, na jego przywódców oraz na jego mędrców. Miecz na jego wróżbitów, by ich ogarnęło szaleństwo, miecz na jego wojowników, by ich ogarnął popłoch, miecz na jego konie i na jego rydwany i na całą mieszaninę narodów, która się w nim znajduje, miecz na jego skarby, by zostały zagrabione, miecz na jego wody, by wyschły. Jest to bowiem kraj bożków, pysznią się swymi straszydłami. Dlatego zamieszkają tam zwierzęta stepowe i szakale, obiorą sobie siedzibę strusie. Nie będzie on nigdy więcej zamieszkany, ani nikt tam nie osiądzie na wieki wieków. Tak jak wtedy, gdy Bóg zburzył Sodomę i Gomorę i sąsiednie miasta, wyrocznia Pana, tak też nikt w nim nie będzie mieszkał, nie osiedli się w nim żaden człowiek. Oto nadchodzi naród z północy. Naród wielki i liczni królowie powstają z krańców ziemi. Łuk i miecz trzymają w ręku. Są okrutni i bezlitości. Ich wrzawa jest jak szum morza. Dosiadają koni, jak jeden mąż gotowi są do walki przeciw tobie, curo Babilonu. Król babiloński usłyszał wieść o nich i opadły mu ręce, ścisnął go lęk, ból niby rodzącą kobietę. Oto nadchodzi on jak lew z gęstwiny nadjordańskiej ku wiecznie zielonym pastwiskom. Tak, w mgnieniu oka wypędzę go stamtąd, a którego wybrałem, ustanowię nad nim. Któż bowiem jest jak ja? Albo kto mnie pozwie przed sąd? Który to pasterz ostoi się wobec mnie? Dlatego posłuchajcie zamiarów pana, jakie powziął wobec Babilonu. I planów, jakie podjął, co do ziemi chaldejskiej. Z całą pewnością zostaną wywleczone nawet najmniejsze owce. Z całą pewnością ich pastwiska ogarnie zgroza na ich widok. Na wieść o upadku Babilonu zadrży ziemia, krzyk o tym się rozlegnie wśród narodów. W Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 4, wersety od 1 do 25, Jezus naucza tłumy w przypowieściach, rozpoczynając od znanej przypowieści o siewcy. Opowieść ta ukazuje różne postawy ludzi wobec Słowa Bożego, symbolizowane przez różne rodzaje gleby, na które pada ziarno. Jezus podkreśla, że nie wszyscy zrozumieją Jego naukę, ale ci, którzy otwierają swoje serca, Przynoszą ofity owoc. W dalszej części przypowieści o lampie i miarze zachęcają do życia w świetle prawdy oraz do odpowiedzialności za przyjmowane i przekazywane Boże słowo. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie! Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak, że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc. A przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im: nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością. Lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani międzyciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, Którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Mówił im dalej. Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im. Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia!